na Opolszczyźnie mamy demograficzny i ekonomiczny pożar, którego deputowani PiS-u opolscy faryzeusze w żaden sposób nie gaszą. Jesteśmy regionem, w którym do 2030 roku ubędzie nas około kolejne 15%. Do tego PKB per capita na Opolszczyźnie wyjątkowo niskie powoduje, że wszelkie programy operacyjne czy środki z Funduszu Spójności, które mają tu trafiać, są niewystarczające. Dlatego z mojego punktu parlamentarzysty opolskiego zwracam się tutaj bezpośrednio do elit politycznych koalicji rządzącej, szczególnie tych, którzy reprezentują Prudnik, którzy reprezentują Nysę, czy inne miejsca dosłownie biedne na Opolszczyźnie, o to, aby przyłączyli się do mojego apelu, do mojej interpelacji o sprawiedliwszy podział środków europejskich i uwzględnienie w tym Opolszczyzny. Dzisiaj mamy do czynienia z tym, że Opolszczyzna, mimo że jest szóstym od końca regionem z PKB per capita, dostaje 20% mniej w ramach regionalnego programu operacyjnego. Dodatkowo Opolszczyzna nie dostanie pieniędzy na uczciwą transformację, które to dostaną czempiony, tak jak Dolny Śląsk czy Śląsk. I po trzecie, Opolszczyzna, mimo że jest szósta od końca pod względem PKB per capita, nie dostanie pieniędzy z programu Polski Wschodniej, a te pieniądze trafią do województwa mazowieckiego bez Warszawy, które jest zdecydowanie bogatszym regionem. Opolszczyzna potrzebuje zdecydowanie więcej środków unijnych po to, żeby się rozwijać. Premier Morawiecki wraz ze swoim rządem zapomnieli o mieszkańcach Opolszczyzny. Nasz pierwszy postulat dotyczy zmiany funkcjonowania programu operacyjnego Polska Wschodnia tak, by z tych funduszy mogły korzystać nie tylko województwa wschodnie, ale także województwo opolskie. To przy przeliczeniu kwot przypadających z tego funduszu, wynoszącego 2,5 miliarda euro, dałoby w wersji minimalistycznej miliard dodatkowych złotych z funduszy europejskich dla mieszkańców województwa opolskiego. W wersji z zachowaniem dotychczasowego podziału środków, czyli porówno dla każdego województwa, to byłoby nawet 1 600 000 000 złotych dla mieszkańców Opolszczyzny. Wydaje nam się, że stosowanie kryterium wyłącznie geograficznego na dysponowanie tych środków europejskich nie powinno mieć miejsca, a jedynym kryterium powinny być kryteria gospodarcze, społeczne. Można powiedzieć, że albo ten miliard dostaniemy, albo za 10 lat województwa opolskiego nie będzie. Kolejna rzecz, którą chcieliśmy wskazać, to podział tak zwanej rezerwy funduszy europejskich. I tutaj ta rezerwa także wzbudza nasze daleko idące zastanowienie i wątpliwości, gdyż pozostała ona w wysokości 25% nierozdysponowanych środków europejskich i nie ma ani jednoznacznych kryteriów, ani jednoznacznych warunków, jak rząd, jak premier Morawiecki będzie tę rezerwę między regiony dzielił. Żądamy albo rozdysponowania tej rezerwy już obecnie, albo wskazania jednoznacznych kryteriów i warunków jej podziału. Potrzebujemy tych pieniędzy, by przy wsparciu samorządowców powiatowych, by przy wsparciu samorządowców gminnych i prezydentów i burmistrzów miast walczyć o coraz lepsze województwo opolskie.